Witam bardzo serdecznie w grze ABYX na Commodore C64. Jest to dosyć ciekawa gra, aczkolwiek dość trudna, no ale spróbujmy zagrać. Tak, mamy tutaj takiego kolesia i generalnie naszym zadaniem jest zebranie z całego kompleksu wszystkich kluczy i oczywiście wyjście z tego dziadostwa. No i tutaj właśnie musimy zbierać te klucze, starać się nie zginąć. Wszystko nas może zabić. Nawet taka kałuża. To jest taka mała kałuża, ona też zabija. No i dobra, jeden klucz wziąłem, teraz kolejny. Najtrudniejsze są te właśnie platformy znikające, ale i na to jest sposób. Mam taki swój, który już opracowałem i sprawdza się dość dobrze. Tak, teraz tutaj spróbujmy się dostać do tamtych jeszcze kluczy. Jak widać, tutaj mamy też takie informacje na tych ścianach napisane, czego mamy się wystrzegać i tak dalej, a czasem się pojawi właśnie nazwisko, znaczy imię kogoś, kto tą grę po prostu zmajstrował. Dobra, teraz tak, spróbujemy te klucze wziąć, uwaga, hop. Oj, kurczę, nie udało się, oj, przeskoczyłem na nic, będę próbował dalej. No, trzeba właśnie tutaj dość precyzyjnie to wszystko zrobić, a nie zawsze się udaje, bo jak tutaj gdzieś, prawda, za daleko skoczę albo zbyt blisko, no to się nie załapię. No tak troszkę, powiedzmy, że jest nieco niedopracowane pewne rzeczy, no i właśnie wpadłem w taką dziurę wielką. No nic, pozbieramy to, co tutaj mam po drodze. Ok, jak widać, tych kluczy jest dość sporo. Dobra. To oczywiście zabija, na razie jeszcze póki co mam się dobrze. Dobra, teraz tak tu. Dobra, weźmiemy ten kluczyk. No jak jesteśmy już na dole, to już ten dół. Dobra, teraz tutaj trzeba będzie. O, dobra, udało się. Te miejsca takie właśnie tutaj, co widzimy, taką jakby spężynkę, czy taką platformę, jest to miejsce, w którym w razie jak zginę, to od tego miejsca będę zaczynał. Więc tu jest chociaż tyle dobrego w tym wszystkim. Dobra, takie szybkie przeskakiwanie jest najlepsze, chociaż nie zawsze się sprawdza w nie wszystkich momentach, ale przynajmniej w większości raczej tak. O, to było ciekawe, wyskoczenie poza. Bug wewnętrzny, ale trudno, no cóż, takie bugi też bywają, ale tutaj to sobie z tym poradzimy. Abra, cudownie. Zobaczmy, tutaj tylko tak możemy to przejść i jesteśmy tutaj wyżej. No dobrze, tam chyba nie ma już nic więcej na razie do zebrania, a tu jeszcze coś mamy. Ok. A tam jeszcze są trzy klucze aż, dobra. Musimy się po nie wybrać. No właśnie, to są takie. Odbije się od ściany i spada od razu w dół. A więc to jest takie troszeczkę właśnie utrudnienie. Bo jak się odbija, to wtedy nie można nim w locie. O właśnie, wpadłem do wody, czy do kwasu, cokolwiek by to nie było. A teraz się wpakowałem w prąd, bo za szybko skakałem. Chociaż pierwszy raz mi się zdarzyło. No. Zaczyna być niedobrze. Nie ma tej nieśmiertelności. Ajajaj. Z tym skakaniem troszeczkę przesadzam momentami. Dobra, teraz już się uda. Dobra, tak, to jest jedyny sposób na to. Ale muszę się wrócić tam do góry. Okej. Ach,
Kurczę, właśnie to są te momenty takie trudne do wyczajenia, w którym momencie skoczyć, aby po prostu nie zostać zgładzonym. A prawie, że zostałem zgładzony. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na to, żeby stąd wyskoczyć. Może tędy się przebije przez ścianę. Czasem udaje się właśnie przebić przez ścianę. No ale chyba nie tym razem. Dobra, jesteśmy teraz tu. Dobra, to idziemy tędy. Tutaj już chyba wszystko mam zebrane. Teraz muszę to umiejętnie przeskoczyć. Dobrze, udało się. Ok, teraz muszę jakoś postarać się tamte klucze pozbierać, żeby znów nie spaść na sam dół, bo będę musiał znowu taką okrętkę zrobić dosyć długą. A, dobra. No ciekaw jestem tu tego. No to jest jakaś masakra tutaj. Ja nie wiem, jak to przejść w ogóle. Czy się w ogóle jakoś da? No pewnie się da, tylko że... tylko że jak, nie? O kurczę, prawie mi ucha przejechało. Okej, dobra. Właśnie teraz muszę zebrać te klucze. Niby się wydaje, że proste, ale... Ale, o dobra, całe szczęście, że nie spadłem w tą dziurę. On mi leciał i leciał i leciał. Dobra, muszę jakoś te dwa klucze wziąć jeszcze. Dobra, ten jeden mam. Teraz ten tutaj, hop. Jest, dobra, udało się. Dobra, to chyba z tej strony już wszystko pozbierałem. No właśnie, teraz tylko z tym się tutaj uporać. To będzie masakra, masakra. Już próbowałem to przejść, ale powiem szczerze, że masakrycznie trudno to jest przejść. Coś, no właśnie, bo tak, albo za daleko skoczę, albo zdążę zniknąć i to jest właśnie takie bardzo, bardzo trudne. A właśnie. Chociaż już udało mi się tam trochę wyżej wyjść, tak, tutaj chyba na zasadzie ciągłego skakania trzeba jakoś to robić. Tylko trzeba wyczaić ten pierwszy moment porządny i wtedy to będzie jakoś szło, ale nie wiem, czy będę miał na tyle siły i nerwów, aby to tam się dostać na górę. No właśnie, to jest właśnie za dużo platform. No fajna gra, tylko właśnie ten moment, który jest teraz, niestety niweczy całą zabawę w tą grę, bo no po prostu przejść to... To jest jakaś kuriozalna sprawa. Nie wiem, jaką zręczność tutaj trzeba mieć, żeby to przejść. Już nie mówiąc o tym, że w każdej chwili mogę spaść. I wtedy będzie wszystko od nowa, nie? I tak, jeszcze się nie załapię na platformę. Też tak jest właśnie, że on musi w odpowiednim momencie jakoś stanąć na tej platformie, żeby to się tutaj działo, żeby on po prostu nie spadł z tego. O, albo za daleko, albo coś, nie? No po prostu szał można dostać z tym akurat momentem. Nie wiem, czy wystarczy mi sił, żeby coś więcej na temat tej gry powiedzieć, bo oczywiście jest tutaj jakaś ilość żyć, aczkolwiek tych żyć jest tutaj dość sporo, bo w pewnym momencie można tu zginąć, jeśli przekroczymy ileś tam razy odniesiemy jakieś porażki. Och, było już, no ale właśnie o to chodzi, że znikną i potem zanim się to włączy, no to właśnie mamy takie historie. Nie mówię, że nie da się tego przejść, ale chyba w moim wykonaniu będzie to raczej niemożliwe. No i przez to właśnie ta gra jest... Nikt chyba tej gry przez ten moment nie przeszedł. Zresztą nie widziałem, aby ktoś doszedł dalej. Nie wiem, żeby tu chociaż jakiś chociaż jetpack był albo coś, ale to nie. Tu musisz się wymordować tutaj z tym, żeby to przejść. Nie wiem, czy ten, kto wymyślił tą grę, on w ogóle to przeszedł? Bo szczerze mówiąc, chyba nie za bardzo. No i też jest tak, że no, próbując podskoczyć, czy się platforma pode mną pojawi, no zdarzy się, że się trafi, tak, ale to jest... Ohoho, bardzo, bardzo
niestety trudne. No i to jest właśnie to, że... Tak, po pierwsze musi się złapać na tą pierwszą platformę, a nie zawsze się łapie, więc nie wiem, gdzie jest ten punkt jego łapania się. No, no i przez to właśnie, przez to tą grę można uważać za jedną z najtrudniejszych gier, jakie kiedykolwiek przyszło mi zagrać. Właśnie przechodząc taki moment. No cóż, chyba nie będę przedłużał, bo nie uda mi się jakoś wyżej tam dostać. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.